To na szczęście tylko ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, które odbyły się dzisiaj w olsztyńskim Medyku. Bo właśnie tam wystartowały drugie mistrzostwa pierwszej pomocy Puchar Dyrektora i to pod wyjątkowym hasłem. Zatrzymaj czas, pozwól żyć. Geneza tego konkursu pojawiła się w naszej szkole z chwilą wygaśnięcia kształcenia kierunku ratownik medyczny. Myśmy ten kierunek skreślili z listy kształcenia, natomiast województwo, miasto cały czas domagało się od nas wsparcia i pomocy w zakresie przeszkolenia uczniów, dzieci, osoby starsze, pracowników właśnie z zakresu pierwszej pomocy. Marszałek Gustaw Marek Brzezin objął turniej honorowym patronatem i ufundował nagrody rzeczowe. Warto dodać, że szkoła jest jednostką samorządu województwa. Jak podkreślał marszałek Brzezin, ratownicy medyczni w regionie są niezwykle potrzebni. Nie tylko mieszkańcom, ale i turystom, którzy licznie odwiedzają region. Trzeba wiedzieć, jak postąpić, jak się zachować, jak w pierwszych praktycznie sekundach, minutach prawidłowo zadziałać. To wpływa często nawet na uratowanie życia, więc ja osobiście cieszę się, że w szkołach średnich młodzież jest tym zainteresowana, jest dobrze prowadzona, no i rywalizuje. Tym samym jakby samokształci się, pokazuje swoje umiejętności, ale jest też poddawana ocenie. A jakiej ocenie jest poddawana młodzież? O tym opowiedziała nam nagrodzona przez marszałka, koordynatorka imprezy i nauczycielka Aleksandra Salczyńska. Przede wszystkim sędziowie oceniają umiejętność ocenienia własnego bezpieczeństwa, udzielenie pomocy osobie poszkodowanej, wezwanie tej pomocy, uruchomienie systemu, czyli zadzwonienie między innymi pod numer 112, a także przede wszystkim też skupiamy się na tym, żeby komunikowali się z sobą, żeby współpracowali z zespole, żeby dobrze uruchamiali wezwanie pomocy i żeby używali AEDA. Zapytaliśmy uczestników wydarzenia, dlaczego wzięli udział w tym nietypowym wydarzeniu. Ja jestem bardzo zainteresowana pierwszą pomocą. Biorę w tym udział już od 5 lat. Teraz jestem w drugiej liceum. Całe gimnazjum się tym bardzo interesowałam i wiążę swoją przyszłość z ratownictwem i z medycyną. Rękę ucięło, zobacz! Przyszli ratownicy mieli przed sobą nie lada wyzwanie. Podkreślali, że ciężko jest ratować drugiego człowieka, szczególnie w ekstremalnych warunkach. Zawsze jest trudno, bo wiadomo, że coś się komuś dzieje, ten ktoś cierpi, a my musimy temu komuś pomóc tak, żeby tej osoby nie bolało bardziej. Jest zawsze stres, że zrobimy komuś krzywdę, że może nie uda nam się tej osoby uratować. No i pojawia się jakaś niepewność, ale my staramy się działać empatycznie, pomagać ludziom tak, żeby ich nie bolało i dlatego się uczymy. Organizatorzy w tegorocznych mistrzostwach skupili się na tym, aby przygotować scenki, podczas których uczniowie mogli wykazywać się umiejętnościami interpersonalnymi. Trzeba przyznać, że przygotowane scenki były bardzo realistyczne. Mamy do czynienia również z uczniem, który pod wpływem emocji, gdy dostał ocenę niedostateczną, bierze zakładników w niewolę. Tam dochodzi do postrzelenia dwóch osób. Jest dziewczyna, uczennica, która niestety pod wpływem emocji zaczyna rodzić w 38 tygodniu ciąży. Mamy również do czynienia z amputacją dłoni, z nagłym zatrzymaniem krążenia u dziecka, u osoby dorosłej, a także upadkowi ze schodów ulega rowerzysta. W mistrzostwach pierwszej pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej imienia Zbigniewa Religii wzięło udział 13 drużyn z Olsztyna, Biskupca, Olsztynka, Bartoszyc, Lidzparka Warmińskiego.